Akty penitenta. Pokuta zobowiązuje grzesznika do dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej elementów: żalu w sercu, wyznania ustami, głębokiej pokory, czyli owocnego zadośćuczynienia w postępowaniu. Żal za grzechy. Wśród aktów penitenta żal za grzechy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Także żal nazywany niedoskonałym jest darem Bożym, poruszeniem Ducha Świętego. Rodzi się on z rozważenia brzydoty grzechu lub z lęku przed wiecznym potępieniem i innymi karami, które grożą grzesznikowi. Żal z bojaźni. Takie poruszenie sumienia może zapoczątkować wewnętrzną przemianę, która pod działaniem łaski dopełni się rozgrzeszeniem sakramentalnym. Żal niedoskonały sam w sobie nie przynosi jednak przebaczenia grzechów ciężkich, ale przygotowuje do jego otrzymania w sakramencie pokuty. Do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia zrobiony w świetle Słowa Bożego. Najbardziej nadających się do tego tekstów należy szukać w dekalogu i w katechezie moralnej Ewangelii i listów apostolskich, w kazaniu na górze i pouczeniach apostolskich. Wyznanie grzechów. Wyznanie grzechów, spowiedź, nawet tylko z czysto ludzkiego punktu widzenia, wyzwala nas i ułatwia nasze pojednanie z innymi. Przez spowiedź człowiek patrzy bezpośrednio na popełnione przez siebie grzechy, bierze za nie odpowiedzialność, a przez to na nowo otwiera się na Boga i na komunię Kościoła, by umożliwić nową przyszłość. Wyznanie grzechów wobec kapłana stanowi istotną część sakramentu pokuty. Na spowiedzi penitenci powinni wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, których są świadomi po dokładnym zbadaniu siebie, chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione tylko przeciw dwu ostatnim przykazaniom dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej ranią one duszę i są bardziej niebezpieczne niż te popełnione jawnie. Gdy wierni starają się wyznać wszystkie grzechy, które sobie przypominają, niewątpliwie przedstawiają je wszystkie Bożemu miłosierdziu z prośbą o przebaczenie. Ci, którzy postępują inaczej i świadomie ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają dobroci Bożej niczego, co mogłaby ona odpuścić za pośrednictwem kapłana. Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć rany lekarzowi, sztuka lekarska nie uleczy tego, czego nie rozpozna. Zgodnie z przykazaniem kościelnym, każdy wierny po osiągnięciu wieku rozeznania obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie. Ten, kto ma świadomość, że popełnił grzech śmiertelny, nie powinien przyjmować komunii świętej, nawet jeśli przeżywa wielką skruchę, bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego, chyba że ma ważny motyw przyjęcia komunii, a nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi. Dzieci powinny przystąpić do sakramentu pokuty przed przyjęciem pierwszej komunii świętej. Wyznanie codziennych win, grzechów powszednich, nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować nasze sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i czynić postępy w życiu duchowym. Częściej otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani, by być jak On, miłosierni. Ten, kto wyznaje swoje grzechy i oskarża się ze swoich grzechów, już działa razem z Bogiem. Bóg osądza twoje grzechy. Jeśli ty także je osądzasz, jednoczysz się z Bogiem. Człowiek i grzesznik to w pewnym sensie dwie rzeczywistości. Gdy jest mowa o człowieku, uczynił go Bóg. Gdy jest mowa o grzeszniku, uczynił go człowiek. Zniszcz to, co ty uczyniłeś, aby Bóg zbawił to, co on uczynił. Gdy zaczynasz brzydzić się tym, co uczyniłeś, wówczas zaczynają się twoje dobre czyny, ponieważ osądzasz swoje złe czyny. Początkiem dobrych czynów jest wyznanie czynów złych.
czynisz prawdę i przychodzisz do światła. Ostatnio mówiliśmy o tym, co się dzieje w sakramencie pokuty ze strony Boga. Boga, który odpuszcza nam grzechy, Boga, który jedna nas z Kościołem, Boga, który na nas czeka. A dzisiaj zaczynamy trochę to, co zależy od nas, choć nadal jest łaską, jest darem Ducha Świętego. I pierwsza rzecz to jest żal za grzechy, wzbudzenie w sobie tego bólu z powodu popełnionych złych czynów, przyjście do światła. Żal, który wynika z miłości, żal, który wynika z tego, że widzimy zło, które zrobiliśmy, widzimy brak dobra. I druga rzecz, którą mamy zrobić, to jest wyznać swoje grzechy, wyznać wszystkie swoje grzechy. Kościół zachęca nas do tego, żebyśmy wyznawali też grzechy powszednie. Dzięki temu będzie nam się łatwiej rozwijać duchowo. Jest prawdą, że potrzebujemy mimo wstydu pokazać Jezusowi wszystko. Myślę, że warto się zastanowić dzisiaj nad tym, z jakich powodów przychodzimy do spowiedzi. Jaka jest nasza motywacja? Czy to wynika z miłości do Boga? Czy to wynika z tej bojaźni właściwie rozumianej? Czy chcemy się nawracać i przychodzić do Jezusa? Czy chcemy iść do światła? Czy pozwalamy Jezusowi, żeby nas uzdrowił?